dni wchodzimy w maszynę. W maszynie ustawiamy sobie, możemy ustawić sobie szerokość roboczą. Możemy ustawić żądaną dawkę nawozu, żądaną dawkę nasion. Czyli na przykład zmienimy tutaj na 240 kg. Zapisujemy dawkę nawozu, zmieniamy, ustawimy 140 kg. Wpisujemy dawkę nasion z próby kręconej. Wpisujemy dawkę nawozu z próby kręconej w gramach. I mamy wszystko, nie? Wpisujemy zbiornik nawozu i zbiornik nasion, ileśmy wsypali. Czyli powiedzmy, że wsypiliśmy 300 kg. Potwierdzamy. Zmiornik nasion. Zmiornik nawozu. 300. I mamy wprowadzone wszystkie dane. Teraz idziemy do głównego programu. W głównym programie mamy teraz, ile nasion mamy w zbiorniku. Tutaj będzie pokazywane jest, ile nasion żeśmy wysiali. Będzie odejmowane jedno od drugiego, pokazuje, ile nam braknie. Pokazuje nam, że w pierwszym zbiorniku mamy teraz obecnie nawóz, w drugim zbiorniku brakuje nasion, należy wsypać. Jeżeli będziemy jeździć, to tu pokazuje się strzałka na zielono i że przekładnie się kręcą. Jeżeli któraś z przekładni, czy nawozowych, czy nasiennych, prawidłowo pracuje, są strzałki na zielono. Jeżeli robi się zacięła, pojawia się na czerwono znaczek i wykrzyknik, że jest zablokowana przekładnia. Tutaj mamy kilometry na godzinę, hektarów, ile dziennie żeśmy zrobili, obroty wentylatora, kilogramy i dawki nasion i zboża, nie? W czasie online, w dowolnym momencie, możemy sobie zwiększyć o 5% normę wysiewu nasion i zboża i możemy zmniejszyć tak samo o 5% dawkę nasion i zboża. Możemy sobie włączać i wyłączać tak samo dmuchawy z przycisku. Dmuchawy się automatycznie, mimo że tutaj jest teraz włączona, jak podniesiemy maszynę do góry, to dmuchawy i wszystko, cały system przestaje po prostu pracować, nie? Obecnie widzimy prędkość obrotową wentylatora, nie? Zielone to są dysze wysiewające. Tutaj jest to brązowe pole, pokazuje, że maszyna jest opuszczona. Jeżeli będziemy ruszymy, to tu będą lecieć nasionka. W dowolnym momencie pokaże się nam, że na przykład jeżeli któreś nasionko będzie na czerwono, znaczy, że któraś dysza nawozowa lub nasienna jest zatkana i mówi nam, że to pierwsza lub druga sekcja, za przeproszeniem, nawozowa jest zapchana, nie? Z panelu będzie jeszcze włączanie oświetlenia i wyłączanie. Sterowanie próby kręconej też z tableta tutaj można, jak i można z maszyny. Są funkcje, na przykład wchodzimy z powrotem tu w statystyki i widać, ile maszyn już godzin maszyna przepracowała, ile hektarów zasiała, ile nasion i tak dalej. To są, będą dane niekasowalne, nie? Bez możliwości skasowania, jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać potem maszynę, nie? Pokrótce, no to wszystkie są tutaj. Jest system też, który pokazuje diagnostyka błędy dla serwisu. Czujniki tak samo różne są. Także tu jest wszystko na dzień dzisiejszy. Tyle, nie?